To jest całe moje życie właściwie, znaczy tak jak byłem najbardziej aktywny, czyli lata 70., 80. i 90. Po prostu byłem młodszy, jakby nie było. Co nie znaczy, że nie jestem aktywny w tej chwili, ale dzisiaj robię co innego, aczkolwiek też dokumentuję naszą historię. Ale wtedy to były takie zdjęcia, znaczy te lata 70. to były raczej robione dla siebie do szuflady. Natomiast inne zdjęcia to były robione, jak pracowałem już dla Newsweeka amerykańskiego i po prostu był jakiś temat gdzieś tam, bo ja jeździłem po całej wschodniej Europie i Związku Radzieckim. To były takie tak zwane boki, czyli po prostu zdjęcia, jak skończyłem temat, który miałem robić, to jednak jak już jestem gdzieś daleko, to trzeba po prostu pokręcić, powąchać, zobaczyć. I kręcić się po prostu, aż czas coś się, na coś się wpadnie po prostu. I takie rzeczy właśnie, to są te zdjęcia właśnie. Moje zdjęcia, zawsze mówię, że one są właściwie o niczym czasami, ale jak się wejdzie w nie, to coś tam jest jednak. Powiedzmy choć w tym wypadku, chociaż ten zdjęcie tego balona, bo ten balon niebieski na tle żółtych jesiennych liści, to jest dziwne, bo to jest zupełnie abstrakcyjne zdjęcie, zupełnie nie w moim stylu, ale jak mówię, no ja byłem wtedy jeszcze, nie miałem 30 lat, bo to były późne lata 70. Byłem w parku Łazienkowskim i zrobiłem takie zdjęcie i schowałem, zapomniałem i po prostu nic o tym nie myślałem. Ale jak wyciągnąłem, to powiedziałem, o, nic tu nie ma, ale jednak coś w tym jest. Myślę, że my po prostu wiemy mniej więcej, kiedy zdjęcie jest dobre, bo jest dobre. Trudno właśnie wytłumaczyć głębiej czasami, to ktoś inny może wytłumaczyć, dlaczego nasze zdjęcia są dobre. Tutaj jest taka przestrzeń, którą my nazywamy sercem Blue City. Tutaj wszystkie wydarzenia się odbywają, a że nie możemy w tej sytuacji, w której jesteśmy, robić wydarzeń, w których będzie dużo osób w jednym miejscu i w jednym czasie, to szukamy takich możliwości, w których ten ruch będziemy mogli rozłożyć na więcej dni, żeby przyszło też dużo ludzi, ale żeby oni przyszli nie w tym samym miejscu, nie w tym samym momencie, tylko na przykład przez 3 tygodnie. Stąd pomysł na to, żeby zastąpić imprezy masowe z dużą ilością ludzi, a zastąpić wystawami, zastąpić ekspozycjami. To jest druga już wystawa fotografii, bo przed chwilą dosłownie skończyło się Grand Press Photo w Blue City, także wakacje poświęcamy na to, żeby tutaj się dużo działo troszeczkę inaczej niż do tej pory. Dzisiaj przyszedł pan na wernisaż z aparatem. No tak, a nuż coś się zrobi, tak. I zawsze aparat jest nieodłączny cały czas. No może nie aż tak, ale skoro dzisiejsze czasy są takie, jakie są, to jednak coraz częściej znów wracam do tego, że noszę aparat przy sobie, tak. Tylko mnie już nie chce się nosić tych wielkich armat, te obiektywy i tak dalej. Ja to mam mały, znaczy nie aż taki mały, ale wystarczająco mały, cichutki, zgrabny, niewidoczny aparacik i to mi starczy.